Mam i to kilka. A między innymi dlatego, że to jest moje osiedle. Ja byłam podczas tych wyborów, byłam przed lokalem obwodowym, widziałam, co się tam wydarzyło. I powiem tak, zapoznałam się ze wszystkimi tymi protestami. W pierwszym przypadku nie zabierałam głosu, no bo nie wiem jak było i rzeczywiście można było tylko ustosunkować się bądź nie do skargi, która tutaj była. Ja dlatego wstrzymałam się od głosu, ponieważ nie wiedziałam jaki był rzeczywiście stan faktyczny. W tym przypadku wiem i absolutnie zgadzam się z zarzutami, może nie ze wszystkimi, ale z kilkoma na pewno. Otóż po pierwsze to, że ulotki były w lokalu wyborczym. Na dyżurce w szkole podstawowej numer 9. Szkoła podstawowa numer 9 była obwodową komisją wyborczą. Obowiązkiem członków komisji wyborczej było wyrzucić te ulotki. To pierwsze. Ulotki były rozdawane przez dzieci, przez jedną z kandydatek. Przez jedną z kandydatek. Jej dzieci roznosiły ulotki w lokalu wyborczym, w szkole. Właśnie na tej dyżurce stały i wręczały te ulotki przechodniom. Trzeci zarzut to to, że przebywał, pewnie, że nie przez cały czas, ale był taki moment, tu są godziny nawet wymienione, w jakich, przebywał tylko jeden członek komisji obwodowej, co jest niezgodne z ordynacją wyborczą. Te tematy były zgłaszane jakoś dziwnym trafem. Nikt nie wziął tego pod uwagę. Jeszcze jeden zarzut był, że na ulotkach wyborczych jednej z grup, zresztą tu jest załączona ta ulotka wyborcza, pojawił się herb miasta Koszalina. Czy miasto Koszalin, władza, pan prezydent, czy odpowiedni urzędnik wydał taką zgodę na używanie loga przy wyborach do rad osiedli? Myślę, że nie i na pewno nie jest to zgodne z prawem. Jest jeszcze jeden bardzo ważny argument, który przewija się w wielu komisjach wyborczych, aczkolwiek protestów tam nikt nie złożył. Otóż to, że w komisjach obwodowych zasiadali członkowie kandydatów do rad osiedli. Taki członkowie rodzin, rozumiem. Tak? Rodzin kandydatów startujących do rad osiedli. I to było nagminne, prawie w każdej komisji obwodowej taki stan rzeczy miał miejsce. Na osiedlu Lechitów również. Przy spisie, który był dokonywany w urzędzie, nikt tego nie kwestionował. Na to zgodę dał urząd. I to jest kolejny argument, który naprawdę powinien podważyć uczciwość tych wyborów. Szanowni Państwo, zastanówcie się, czy tak powinno być. I w momencie, kiedy jeden człowiek siedzi podczas wyborów i jest to na przykład członek rodziny kandydata, to co sobie myślicie Państwo? Uczciwe to było? Ja nie mówię, że tak było na pewno, ale różne można sobie teraz spiskowe teorie dziejów siać. Nie możemy do takich sytuacji dopuszczać, żeby w komisji obwodowej dochodziło do łamania ewidentnego prawa. Uważam, że w przypadku Rady Osiedla Lechitów te wybory powinny być powtórzone. Dziękuję.